Powiedz mi, Zbyszku, czego posłuchamy dzisiaj, bo jak wiesz, muzyka symfoniczna nie jest w tej chwili na pierwszym miejscu, jak chodzi o telewizję. Ani na drugim nawet. Nawet na drugim miejscu również nie. No to tak właśnie już myślałem sobie wcześniej. Utwór, który lubię, no taki jestem przyzwyczajony do tego, jaki jest taki mój. To jest Peirene. To jest mit związany z Pegazem. Pegaz chciał ulecieć, no wiadomo gdzie, na Olimp. I kiedy Bellerophon wsiadał na niego, koń kopnął tylnym kopytem w skałę. Odbił się kawałek tej ściany. Tak, tak. Głaz jakiś. Tak, i stamtąd wypłynęła woda. Dla mnie było to symbolem, że sztuka jest, i w ogóle kultura, jest jak woda. Jak się odbije, to będzie płynęła. Tak, piękne. To posłuchamy teraz, prawda? Proszę bardzo. Mąż mieszkał w samym centrum, na ulicy Świętego Marka. I na początku, jak poznaliśmy się i przyjeżdżał tutaj, to uważał, że to jest koniec świata. Natomiast jak zaczął poznawać to miejsce, to teraz, jak się już przeprowadził, już wiele lat tutaj mieszkamy razem, to stwierdził, że to miejsce tu, w Miszczejowicach, jest najlepszym na świecie. No popatrz w okno tylko. Tak. Siedzę daleko od okna, ale co ja widzę przez to okno? Jakbym podszedł na balkon, no to mam... Zieleń. Piękną zieleń, piękny krajobraz, dalej domy jakieś i drzewa. Ta wrażliwość twoja na piękno wyraża się również w twoich obrazach. Powiedz mi, jak ty właśnie... To jest przecież twoja druga działalność i równie intensywna, i równie w każdym razie ja ją sobie ogromnie cenię. Dla mnie malarstwo jest pewnym substytutem literatury. O, widzisz. Tak. Ponieważ nie miałem żadnych zdolności, nie mam literackich. Ja pewnie jakby był, miał takie zdolności, to byś nie komponował. To bym nie komponował, tak to bym pisał. A że nie mam, no to zmieniłem to na malarstwo, w którym coś tam opowiadałem, czy również i w muzyce jest to opowiadanie jakieś. No. Czasami bywa i tak, że trzeba coś bardzo wyraźnie w cudzysłowie, że tak powiem, jednym słowem powiedzieć, to jest to. Oczywiście zawsze jest pierwsza muzyka. Najlepszy dowód, jakby ktoś zapyta, jaki pan ma zawód. To przecież nie odpowiada malarz, tylko muzyka, jestem kompozytorem. Jestem kompozytorem, a tu później dodaję, ale również malującym maluję. Najbardziej lubię muzykę symfoniczną, ale zawsze z pewną przewagą instrumentów smyczkowych. Muzyka smyczkowa jest jakimś dźwiękowym, muzycznym powietrzem w moim życiu. Pierwszą fotografią, którą zrobiłem z cieniem, to jako 17-latek. Każdy z nas wykonuje fotografię z cieniem.
na ogół jakoś nam ten cień nie za bardzo, że tak powiem, pasuje, więc go tam wyrzucamy, wycinamy i po prostu no, wtedy mamy już czysty obraz. Natomiast ja poszedłem w drugim kierunku i ten cień zatrzymałem już na całe życie. Na tych fotografiach znajduje się sylwetka człowieka bądź sylwetki. Ten cień jest bezimienny, nie ma twarzy i w zasadzie każdy oglądający może zobaczyć samego siebie. To nie są przetworzenia komputerowe. Ja od tego odchodzę. Pamiętam swoje związki z Nową Hutą poprzez amatorski klub filmowy, który w latach 60., 70. funkcjonował i w którym ja zrealizowałem jeden swój autorski film. Ta przygoda na pewno wpłynęła na dalsze moje losy poprzez to, że zacząłem pracować w telewizji krakowskiej. I tam byłem takim reporterem z kamerą w ręce. W tym roku rozpocząłem realizację filmów opartych o mandale i o cień. To jest takie spóźnione, można powiedzieć, dziecko, ale równie kochane jak te poprzednie. I będę, sądzę, robił to dalej. Thank you.